Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCEO, to przed wami drugi odcinek z gry Serious Sam Siberian Mayhem. Panie i panowie, dobitny zapach benzyny jest to poziom, który zrobiliśmy wcześniej. A teraz mamy, jak to się nazywa dokładnie? Halo? Pieśń o zwiastunie burzy, jeżeli dobrze przeczytałem to. I panie i panowie... Tanuta. I to jest remix Wielkiej Piramidy. Ostatniego poziomu w pierwszym starciu. Okej. Okay. Kontynuujmy zatem. Nasz zapis tutaj. O mój Boże, spotka się z ocalałym. Ktoś tu jest ocalały? Naprawdę? Pimaharoidy śpią. No i tak, panie i panowie, pierwszy odcinek udał się naprawdę fajnie na kanale, także dziękuję wam bardzo. Lecimy oczywiście teraz z drugim, no i zobaczymy, co ta gra nam przyniesie. Nie widzieliśmy ani czerwonych biomechanoidów, ani czerwonych arachnoidów, nie widzieliśmy knów, nie widzieliśmy nic takiego, nie widzieliśmy hype, nie widzieliśmy kompletnie nic właśnie tego typu. Także będziemy musieli coś, kurde, zobaczyć, znaleźć, no nie? Mogę zejść na dół, to jest pierwsza rzecz, którą zrobię. O, nasze gadżety oczywiście, których nie użyłem, bo po co? Widziałem też, że kilku z moich widzów gra właśnie to samo w Serious Sama, niektórzy pewnie już nawet skończyli. Dlatego stąd moje pytanie, jak wam się gra podoba, jak na razie. Oczywiście proszę bez spoilerów w komentarzach, bez czegokolwiek takiego w komentarzach. Bardzo bym prosił, żeby komentarze były zachowane w dobry sposób, żebyście po prostu nie psuli rozgrywki osobom, w tym mi, które jeszcze tej gry nie przeszły, bo ja gram na bieżąco odcinek, poziom i tak je właśnie wrzucam. Także no, pierwszy odcinek na kanale już jest. W momencie, w którym to nagrywam, także wiem co i jak, że ludzie czekali faktycznie na Serious Sama u mnie tego. Także hej, oto jest i oto zawsze będzie każdy nowy Serious Sam, który wyjdzie w przyszłości. Tu się nie dostaniemy nigdzie, ale tu możemy zejść. Jest tyle dróg różnych, że ja nie wiem, którą podjąć. Czy ja tu przejdę? Tak, zobaczę tutaj to. Granaty do strzelby, nie są sekretne. Okej, okay. 6 na 16 zakrętów na pierwszym poziomie to jest, nie wiem czy to jest dobry wynik czy nie, ale absolutnie szczerze, zarazem więcej niż myślałem, że znajdę. Więc hej, ja jestem zadowolony i tak nigdy nie gram na 100% gram, żeby po prostu, żeby mieć fan. Także jeżeli chcecie zobaczyć sekrety wszystkiego, to zobaczcie po prostu kogoś innego. I tyle. No ale okej, okay, koniec gadania, czas chyba zacząć strzelać tego biomechanoida. Chociaż tu mamy guzik, a możemy przejść na drugą stronę bez tego guzika, czy niekoniecznie? To jest dobre pytanie. Właściwie chyba nie. On kompletnie ma na mnie wywalone, to się, mnie to cieszy. To kliknę i nie będziemy wywalone, patrzcie. Okej. Okay. Nie zwraca na mnie uwagi, chłopak. No sam nam daje wskazówki, co? Poważnie? Ciekawe. Dobra. Żegnaj biomechanoidzie, bo mnie niepokoisz po prostu, krótko mówiąc. O. Request regarding spelling of my name in official documentation in likely case of my death at hands of alien invaders. Transliteration of Dimitri into English should use spelling with Y, not I, to prevent creation of inconsistency in historical record. Dimitri with I is name of my grandfather, as noted in previous complaint regarding transliteration of Russian names. Okej, okay, fair point w sumie. Mamy tutaj cel opcjonalny Zasil. Zasil? Tak się nazywa? Nagroda Holoprzynęta, znak zapytania? Okej, okay, co my tutaj mamy? O Boże, zostałem dodatki w razie zaburzenia. W razie gdyby... Nikt z nas nie przetrwał. Kiedy przyszedł osoba chodzi, teraz zbliża się zazwać do rafinerii. Wszyscy jesteśmy bardzo zdenerwowani. Personel została ewakuowana przy dzień temu, ale nie wszyscy zmieścili się w transportowcach. Zostało nas tylko kilkoro. Mamy trochę broni, na pewno nie wystarczy. Konwój zrzucił tu kilka tych dziwnych holoprzynęt. Nie wiem, czy coś pomogą, ale chyba zawsze możemy je zachować na ciężkie czasy. Kazałem Maxowi umieścić je w magazynie numer 5. Pomieszczenie wyposażone w zamek elektryczny, więc trzeba się upewnić, że jest on zasilany. Jeśli nie ma zasilania, trzeba włączyć zapasowy generator przy kotłowni. Max jeszcze nie wrócił, a słyszałem kilka nieprzyjemnych hałasów. Nie wiem, czy powinienem iść to sprawdzić, czy siedzieć na tyłku. Tak czy inaczej, modlę się za was i mam nadzieję, że holoprzynęty się przydadzą się wam bardziej niż nam. Żenia. Okej, okay, czyli tu zdobędziemy holoprzynęty. Oczywiście tam pójdziemy za chwilę. Chcę się jeszcze rozejrzeć, bo to jest sporo terenu faktycznie do ogarnięcia. Tam mamy jakieś, nie wiem czy to jest sekret czy nie. Movies Containers, tak, muszę tam przejść, czyli muszę tego, aha. Aha, no dobra, czyli musimy tego użyć. No dobra, to za chwilę, to możemy w ogóle to odpalić.
Right, na drugą stronę przeszliśmy, tu możemy wejść na górę. Nie przejdziemy nigdzie. Dobra, nawet poboczne, zanim tylko je fabularnie. Idziemy oczywiście tutaj, aż mi ścięło, wow. Wejść do hangaru, oczywiście trzeba się zabić. Kalopsji jest powrotem, patrzcie. Chyba na jednym poziomie tylko kalopsji było, albo ja nie wiedziałem, o co z tym chodzi, w sensie. To jest dziwne, że to kalopsji w ogóle. Po co to jest? Czemu to jest? Na co to jest? Komu to jest potrzebne? Najdziwniejszy wynik ze wszystkich, no nie? Jeśli chodzi o Siriusa, ma czwórkę, więc... Well, lecimy dalej. Kalopsji jeszcze jedno, co? Czemu nie mam dwóch strzelb? Sam nie wiem. Chyba padło. Ucieknijmy stąd. Trzeba się dopadać do pociski. Ale fajnie, że Kalopsji jest teraz... Faktycznie, jest, a nie, że jest za 5 sekund i już go nie ma. Albo się pojawia, jak mnie pierwszy raz, gdy zdobyliśmy LSDK, to się pojawił chyba drugi raz dopiero. Także, wow. A pierwszy raz się pojawiły tam, gdzie były te pająki. Na tym poziomie w Siriusa 4. To się pojawił pierwszy raz. Więc, no nie wiem, no nie wiem. W Silikalopsji zawsze tak dziwne uczucie miałem. No, dziwnie się czułem z tym, że no nie było w ogóle wyjaśnione, po co to jest, komu to jest, czemu to jest potrzebne, tak jak mówiłem. Dziwnie. Rzadka obca forma życia, przypominająca latający mózg z ustami. Jej pochodzenie jest nieznane. Mhm. Super, nie dowiedzieliśmy się kompletnie nic, co moglibyśmy się dowiedzieć. O! O, shit! Na daleko to nie działa tak dobrze, jakbyśmy oczekiwali, rozwaliło ich dwóch naraz, bardzo mnie to cieszy. To wygląda jak coś, po czym mogę wejść, żeby coś gdzieś zdobyć, ale nie tym razem. Pamiętacie, że w Siriusa 4 był sekret, gdzie schowane u góry były gadżety, jak weźliśmy po tych, po... rusztowaniach i najmniej mi się udało utknąć, tak że musiałem grę wczytać. Także śmiesznie. Kolejne kalopsji słyszę. A to jest szybkie! Fucking hell! O nie, tylko nie wy! Biegaj sam! Trzeba uciec z nim! Gnoją w jednym! Oj! Chyba jeszcze jeden i teraz gnają na spokojnie. No nie, jesteście zagrożeni, nigdy nie byłyście. Także na spokojnie. Lecimy dalej. Karabin szturmowy. No to jest coś, co ja bym bardzo chętnie użył w sumie. No a poużywajmy karabinu teraz. Zobaczymy, na ile nam to dobrego zrobi. Czy jest drabina? Nie wygląda jak drabina. Mamy kolejny hangar, gówno widać. Plus ja mam oczywiście lampkę, która na mnie świeci, żeby mnie pięknie oświetlać. Więc tym bardziej gówno widzę. ale nie wydaje się, żeby tu było coś jeszcze. Także tu jest starsza część opcjonalnego naszego tutaj, naszej wyprawy opcjonalnej. Pobocznej. No a ja tu nie widzę nic więcej. Nic mi się nie świeci w tym hangarze, żebym mógł zebrać, także... Tu jest zamknięte, tu też jest zamknięte, no tu dupa! Chociaż, właśnie to mówi coś o zasilaniu, nie? A co jeżeli to by się dało jakoś włączyć? By to się otworzyło. Bo kabel idzie górą, kabel idzie w ten sposób, widzicie? Zawsze pamiętajcie, patrzcie w grach na kable, bo nie wiadomo co znajdziecie. Tu jest za ścianą może gdzieś coś jest schowane, tutaj, w tym miejscu, o proszę bardzo! A więc jednak jest schowane, i co my tu mamy? Kolejna hala sław? Hello? Tak, to jest hala sław! Ta, która była w trójce, w drugim starciu. Nie wiem, czy w pierwszym starciu też było. Ale, o, hello. Best employee. I fought the law and the law gave me serious some. Drove any vehicle out of bounds at least once. Czyli taki test tego, żeby po prostu patrzeć, jak działają granice mapy i tak dalej, i tak dalej. To jest sam VR, okej. Okay. Nice. O, co to jest? Wait, this is not I hate running backwards too! O, nawiązuje do I hate running backwards! Czy Sirius sam był chyba opcjonalną postacią? O, super! Opcjonalną, po prostu miał cameo w tej grze, no nie? If you meet me in person, feel free to call me... Ban Gentina. Jan Gentina. Duke for E. Okej. Okay. Just another day at the office. Okej. Okay. Missia is lovely. Best employee. Dobrze? Welcome to Russia, eat your kasha. Co? I am the law. Jezus Maria, dobrze. Co to piłby gada i co? To be or not to be? That is a serious question. To jest nawiązanie do Siriusa 2, no nie?
Bo ostatnio wróciłem film właśnie, który jest sama drugiego stacia mówię, o drugim stacie teraz mówię. Gdzie właśnie dałem tytuł ty być albo nie być. I tam powiedział tekst, to be or not to be, that is a serious question. Super. No skill points and gadgets, too bad I was first. Huh. Ciekawe, okej. Lived his life from afar, forgot the tip Johnny Lignar. To ja sobie zajdę Sims 2! To ja sobie zajdę Sims 2! Tam w Sims 2 był Gnar, który był kelnerem, nie? I jeszcze jeden był na tym, na bramce. W sensie nie na bramce w klubie, tylko na bramce, w sensie, żeby przekroczyć granicę. I tam Gnary właśnie gadały normalnie ludzkim językiem i właśnie miały takie śmieszne role. To jest tak! Johnny Lee Gnar był w Sims 2! Jeżeli dobrze pamiętam. Okej. Okay. There's only one true Iger and he builds a lot of bridges. Some of them even dance. O kurde, tego nie wiem. Możliwe, że to jest zamiarzanie, że może nie. Clears are supremely annoying species. Tak, to jest w ogóle Akzan trzeci. I nie wiem, czy to jest z grafiki, którą ktoś zrobił przypadkiem. Tak mi się wydaje, bo to nie jest wersji HD, nie jest wersji oryginalnej. Fusion Evolution, nic takiego. To jest chyba z grafiki. Jeżeli ją znajdę, to będziecie mieli na ekranie. Jeżeli nie, to wybaczcie, ale wydaje mi się, że to jest z jednej grafiki, którą widziałem na internecie. Is this bug pink related or what? Okej, okay, ale tu jest znacznie więcej miejsc, zobaczcie. Jest znacznie więcej pustych miejsc. Okej, okay, jestem mega szczęśliwy, że to znalazłem. Dzięki Crow Team. Za te gry. Uwielbiam was, thank you very much. Myślałem, że to było do tego, a tu właśnie był ten kabel schowany. Nice. Nie, to się w ogóle jako sekret zaliczyło. I don't know, ale jestem taki gili. Jestem taki gili teraz. Mega mi się to spodobało. Tu jest ten generator. It doesn't work. Ktoś przeciął kabel, o nie. To się tam nie dostaniemy w takim razie. A, shit. Ale może by się dało jakoś. Może się to jakoś, nie wiem, da naprawić czy coś. I don't know. No, jak ktoś kabel przeciął, no nie. Boże, jakiś szczęśliwy z tego sekretu. Jezus Maria, Halasław. Super. Trzecia amunicja, pancerze. Wszystko naraz. Czy w samochodzie jest? Mogę tym pojechać? Szkoda. Szkoda, bym chętnie się takim trakiem przejechał w Sejusamie. Here they come! Here they come! Co się stało? Powiedz tak, co mnie tak dawala? Nie, przodowaj, to jest za długie! Jezus moja. Dobra. Ktoś mnie nawalał granatami, dalej nie wiem kto. Tam jest typ, okej. Okay. Jeszcze jest chyba jeden. Poleciały dwa we mnie. Panie byku, dobrze. Dun, 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 dun. Nagrałem to w ogóle tak dosłownie po pracy, tak centralnie po pracy. Więc po pracy się decyduje sama. To poziomy, na którym jeszcze nie było. Uff! Super uczucie, naprawdę. A, panowie. Każdy jest twardy, dopóki nie straci oka. Hej, bro! Shit, brakło mi amunicji. Strzał w... Może niekoniecznie w głowę, co w mózg. O, chciałbyś, widziałem cię. W ostatniej sekundzie, ale cię widziałem. Mało amunicji. Pomału. Ten zielony tam jeszcze jest, trzeba uważać, oczywiście to jest Aldurian. A jest cwaniak, dobra, łoimy go w takim razie. Same heady, pięknie, i rozwalonych 5 sekund. O to chodziło właśnie. Bam, 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 bam. Dobra, tam jaki domek jeszcze jest na prawo. No pewnie jest masa sekretów, bo oczywiście te mapy są ogromne, więc szukać tych sekretów wszystkich to zajęłoby trochę. Zajęłoby trochę. A tu nie wejdziemy, bo oczywiście nie widzimy nic, co jest w środku. Jak nie widzimy, o, nic, co jest w środku, to nie wejdziemy do środka. Ma to jak najbardziej sens. Całkiem sporo bym powiedział. Dobra, czego by teraz używam? Mało broni mimo wszystko. Taki typowy sowiecki zestaw do nawalania. Strzelby i karabiny. Karabin. To już nie wieje aż tak. O, halo, coś słyszałem. Hello. Tylko tak oczy właśnie się przeraziłem, Jezus Maria.
Dobra, to się wypogodziło. Śmieszna sprawa. Chciałem tego, tego magnesu używać. Znaczy, za siebie odcinka, ja dalej jestem na początku. Tak, by the way. Tak tylko chciałem tak zaznaczyć, nie? Ja dalej na początku jestem poziomu, nie zrobiłem nic więcej. To znaczy cały czas opcjonalka. Tu można wejść. Tu można wejść. Oho, tu można wejść. W środku jest coś, żeby to włączyć na 100%. Tu można wejść. Nie odpuszczę. Dobra, będziemy to dookoła. Zanim pójdziemy na dół, będziemy to dookoła, ponieważ tam może być właśnie ten włącznik, który nam to otworzy, więc zobaczmy. Sprawdźmy. No, no coś tu jest. Mogę wejść do środka? O, mogę. No i tak bym mógł, nieważne. Nie, to leci od tego, no tak, to, ale czy da się to włączyć jakkolwiek? Tak, włączyć, strzelając w to, pewnie Mati, jak najbardziej. Jak najbardziej. Tego się nie da włączyć. No ale drzwi są zamknięte, więc to by mówiło mi, że to by się dało jakoś włączyć. No ale apparently nie. Efekt, nie jak te kable idą w efekcie. Bo te kable niby szło, niby szły za tą za tą ścianą tutaj, za tą dużą ścianą. No ale gdzie dokładnie one prowadziły, to nie wiem. No tędy, tędy, tutaj, no tu. I one wchodzą tu w budynek. Czy to po prostu one tak są? Nie łączy się z niczym? Czy musimy coś na dole zrobić i wtedy się one po prostu aktywują, czy coś, i aktywują na to, co tam jest. Tak samo z siebie. Aaa, po prostu spadłem na dół. Niekoniecznie chciałem, no dobra. Jak już tu jesteśmy, to trudno się mówi. Musimy z tym działać. To też zamknięte jest, tak? Zgadza się? Nie, no jest na czerwono, więc widzicie tutaj, że jest zamknięte. No, karabin sztumowy, full amunicji, no to nawalamy z karabinu. W takim razie AK-47. Naszego ulubionego i ukochanego. Jak tu wygeneratory, bla bla bla. Wiemy, co mamy zrobić. Wszystko wiemy, co mamy zrobić, dobrze. No to w takim razie, klik. Okay. Now, back to the hangar for my reward. The fuck? Gdzie jest moja drabina? Oh shit. Już wiem, czemu nie mam drabiny. Oh motherfuckers, dobra. Teraz możemy trochę na... O Jezus Maria. Co tu się stało? Co jest? Uuuuuj! Jest ta nuta. Okej, okay, panie. Czy teraz mnie mechanizm się teleportuje? Co? What the fuck? Mnie mechanizm się teleportuje. Myślałem, że widziałem wszystko już! Uuuuhu! On wybuchł? Wybuchł niestety, bo wędrowała chyba rakieta, dlatego wybuchł. Nie jestem przekonany co do tego, ale to mi się bardzo nie podoba. Ten biomechanoid. Dzięki sobie wykonuję, żeby to za mnie, zabijając mi ich. Ale sobie to dziwię, gdzie on jest. Jezus, moja, to tutaj jest niesamowita. Po takich latach, po wszystkim jest to tak niesamowita. Cały czas jest niesamowita. Przestań. Może każdy. Okej, nie widziałem, mam życia. Nie patrzyłem na zdrowie w ogóle. I dałem się obić jak głupi. No ale dobra. Mamy wyzwanie. I też mało widzę. Tutaj tak szczerze. O, pojawia się faktycznie. Aaa, to nuta. To jest tak dobre. Au, 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 typie. Ale cię zniszczę. Was wszystkich zniszczę. No może... Ciężko mi powiedzieć, gdzie on jest i gdzie on jaki tam jest strzela, bo on się teleportuje z kurwiel. I po prostu ciężko mi stwierdzić. Gdzie on jest na tym momencie? Ale go zniszczę teraz. O, albo mnie zniszczą, albo mnie zniszczą. Chyba coś to podziałało, coś to mi dało. Gdzie jest tam? Kamikaze! Usłyszałem, że są blisko, więc postanowiłem działać. Tu jest. Kurde, bo miałem go blisko, no. Tu się zjesk. Dobrze! Ukończymy go! A, prawie! Come on! No nie! Gdzie on jest? Tam! Nice, leży. Co to było? O nie, zelot.
Okej, okay, on trochę się przejmuje niestety. Dostaw tnie typie. Aj, shit, shit, man, shit, man. Dajcie mi coś wybuchowego, żeby ich załatwić. Bo minigana chociaż. Bo minigana ich przebije. Holy shit, man. Nieźle. Czyli taki typowo bossem, w sensie przeciwnikiem, po raz kolejny był biomechanoid czerwony, tak samo jak w Series Samie 3 BFE. Interesujące. Czy mogę teraz stąd wyjść? Please, tak, tędy mogę wyjść, dobrze. Duży biomechanoid. Hello. Nice. A mówiłem o biomechanoidzie czerwonym. I się doczekałem. Zdrowie, nie potrzebuję, bo mam full. Znaczy ogólnie nie potrzebował, no ale mam full, więc nie potrzebuję, bo jestem zajebisty. Ale wyszedłem, ale... A, wyszedł hangar, okej, czy po prostu muszę teraz wrócić. I zakładam, że teraz mamy z powrotem włączone zasilanie, więc ja bym poszedł tam do tego bunkru, który był z tyłu. Dobra, tam są koledzy, z kolegami się nie będziemy na razie bić. Pójdziemy sobie tu na prawo, bo to ten bunkier mamy, który możemy zwiedzić. I strzelam, że będziemy w stanie, skoro wróciło zasilanie. Mam rację? Tak, mam rację. Ho, 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 ho. O mu nie. O nie. O nie. Ale się boję. Ale się boję. Jezus. Tanie były umiejętności, Jezus Maria, okej. Okay. Dobra, mamy nowy dzień, jak widzicie, jest kompletnie jasno i ogólnie wszystko, ale to nieważne. Po prostu miałem cięcie w nagrywaniu, ale tak jest trochę długie, ale gramy dalej. Panie i panowie, mamy tak, przeładowuje się szybciej, zwiększona szybkość rozstrzału po przeładowaniu. Trzymać dwie sztuki będzie ciężkie w każdej ręce. I teraz pytanie, czy ja chcę to wziąć na przyszłość? Szczerze przeładowuje w trakcie sprintu. Właśnie chcę iść jedną ścieżką, no nie? Jedną ścieżką bym chciał iść, niekoniecznie dwoma. Dlatego pytanie, czy ja bym chciał zbrojenie przeładowuje się szybciej. Tu mamy potem, no, obrażenia obszarowe. Zadawia większe obrażenia, też mało zdrowia, okej. Okay. Trzymać dwie różne rodzaje broni jednocześnie. Ja bym poszedł w to, szczerze. Szybkość ostrzału po przeładowaniu. O, albo to. To jest też interesujące. Ja to mogę wziąć, tutaj sobie ogarnąć później, prawda? Ogarnę to później, ogarnę to później. Wezmę sobie teraz szybsze przeładowanie chyba. Szybcy i martwi. Zbrojenie przeładowuje się szybciej, albo zwiększona szybkość ostrzału po przeładowaniu. To. Niech będzie. Potem większe obrażenie, to będę mało zdrowia. Okej, okay, no to co, kontynuujemy, panie i panowie. Oh shit! Co? Takie w małym pomieszczeniu? What the hell? Ej, byś chciało teraz, bo ładuje się na nowa mapa, bo wczytałem G przed chwilą. Także, o Jezus, co? Okej. Okay. What the fuck? Okej. Okay. Czyli o to chodziło z tymi korytarzami długimi. Okej, okay, fair, Jezus Maria. Ktoś tu jeszcze będzie? Nie, tu już wychodzimy, dobrze. Ale możemy mieć komitet powietrzny na zewnątrz, także musimy uważać. Nie ma nic, okej. Okay. To był bardzo fajny sekret, fajnie, że go znalazłem. Także co się dowiedziałem? Ta broń nie nazywa się AK-47, bo to byłoby oczywiście, byłby copyright. Nazywa się AK-74. Dziękuję komentarzom i ogólnie dziękuję bardzo, bo już jestem po pierwszym, już zobaczyłem już trochę bardziej ten pierwszy odcinek, komentarze zobaczyłem. Dziękuję za ponad 100 wyświetleń na pierwszym odcinku, także to jest mega fajne, mega się z tego powodu cieszę. Tak, miałem rację, że coś tam spadło. Nie tylko ja to zobaczyłem, tylko wy też. Coś tam faktycznie spadło na dół, jak walczyliśmy z... nie pamiętam z czym, ale tam coś na dół spadło. Także miałem z tym rację. No i co, kontynuujmy. Dalej jesteśmy na początku poziomu, jak pamiętacie. Ponieważ... dopiero to był poziom poboczny, także... będzie wesoło. Nie wiem, czy chcę manować na nich teraz. Nie będę na nich manował ten. Oni nawet nie atakują naraz, także... po prostu postrzelam sobie głowę, jak mi się uda.
mogę spróbować zawsze. Oni się nie rzucają na mnie, także... Mogę sobie zrobić target practice na nich. Kurde, głowy mi nie siadają. O, there we go, okej. Patrzcie, no... Go team, come on! Come on, guys! Oni sobie muszą iść w ścianę, tam jest czerwony w ogóle mechanoid. Już nie jako boss. Dobra. Dobra. Nie ma tak, panowie. Żeby tego biomechanita nie trafić. Okej, on sobie tam patroluje, niech sobie patroluje. Tu mamy jeszcze jakiś domek, nie wiem czy go obadaliśmy wcześniej, po prostu nie pamiętam. Mówię, jest nowy dzień, wszystko jest inne. Także ja jestem na świeżo, powiedzmy z powrotem. Tu jest pancerz. Bardzo miło, akurat się przyda. Gadżety, zagięcie czasu i life. Chyba nie będzie tu zagięcie czasu wybrane. There we go. Mieli. Zobaczymy, wykorzystamy to pewnie jakoś, ale nie wiem jak, zobaczymy jeszcze. Dobra, on sobie tu patroluje. Czy ten generator działa teraz? Powinien, no nie? Dobra, on tu idzie. My się schowamy, my go zaraz zaatakujemy tak pyk, 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 pyk. I się chłopak zdziwi. Jak on się obraca w ogóle? Do nas, okej. Nie masz oczu. Cześć, stary. Cześć! O Jezu, zablokowałem się w ścianie, no come on! Man! No co, jeszcze muszę stąd iść? Powiem wam, że dostałem nauczkę przed chwilą, jeśli chodzi o tego biomechanoida. Ponieważ no faktycznie, dostaliśmy wciry od niego. O kurde, mnie zauważył! Rozwalił to, co? Okej. Okay. Ciekawie. To się nie muszę martwić, że mnie strzeli przy śmieci, bo... W tej części, oczywiście w czwórce, nie strzelają po śmieci ani biomechanoidy małe, ani biomechanoidy duże. Także, well. No cóż, to jest dalej zepsute, zakładam. Tego nie wiem jak naprawić niestety. Och, well. No ale, nie wiem, na przykład nóż wsadzić, bo rączka jest drewniana, po prostu sobie zrobić zasilanie. Zostawić na chwilę. Dałoby radę, no ale nie. Niestety, okej, okay, wróćmy się zatem. Skończyliśmy tutaj chyba naszą przechadzkę. O, tu jest otwarte! Spadaj hangar, okej. To jest, mi się bardzo nie podoba. F6 sobie walniemy. Ci zrobiło nagle ciemno. Okej. Wejdźmy. O w mordę. Okej. Powiedzieć, że to mi się nie podoba, to jest mało. Right. No to co? No to tak. KTUM! To jest KTUM! Zdychaj! Ło Jezus! No to nie jest nagle, to jest KTUM! W końcu go znaleźliśmy! W tym Siriusamie. Fucking hell! okej, teraz dostajemy nagrodę. No i to był KNUM, panie i panowie, o mój Boże. W końcu go znaleźliśmy. Jaki byk, Jezus Maria. Okej, okay, spoko, tak sobie o KNUMów. To fajnie. Zasilanie, odblokowano osiągnięcie. Serum gniewu jest bardzo fajne, o, my lubimy serum gniewu. My bardzo lubimy serum gniewu. Dobrze, kontynuujemy w takim razie fabułę, w końcu. To była bardzo fajna walka. Znowu KNUM był taki ala bossem, tak samo jak w czwórce. Ciekawie, ciekawie. Dobra, no to co, w końcu kontynuujemy z poziomem, prawda? Witamy na poziomie drugim! W końcu fabuła! O Jezus Maria. Dobra, F6 sobie tutaj walniemy, żeby nam nic nie zwertował tutaj progres. No i co, i musimy te kontenery ogarnąć, tak? Gdzie był guzik do tych kontenerów? Tam czy tu? Tam. No dobra, tylko musimy tam teraz przejść, tylko jak tam się przechodzi? Tędy, tak dookoła, dobrze rozumiem? Że tutaj. O, there we go. Nie, to są ten, do granatów amunicja, tu mogę wejść na górę, ale to są, spadłem, okej. Okay. Znaczy nie tędy, chwila, bo ja już zapomniałem jak tam przejść. Bo ja muszę, no tak, do tego guzika się dostać, no. W sensie, idę tędy, tak, muszę te kontenery przesunąć. Tak. Nie mam ten magnes wielki, ja muszę tam się dostać. A tam jest guzik do kliknięcia. No, ale ja nie wiem jak tam się dostać przecież. Tu w ogóle na górę nie szedłem jeszcze. Ok,
Hello! O mój Boże, co? Przełącz... Okej, lewy kontur podnieś, obniż magnes, przesuwaj dźwig. Przyłącz, poziom pojemnik. Okej, podnieś spacja lewy kontur, dobrze, pyk. There we go, ja w GTA. Okej, teraz pytanie moje brzmi, czy ja mogę te kontenery dać w jakieś inne miejsce? Totalnie nie. Czyli muszę je po prostu dać jak? Gdzieś na bok po prostu? Czy tutaj? To po prostu w dół? No teraz pytanie, czy jest z tym sekret jakiś związany, bo zakładam, że powinien być. Co jeżeli tam jest tutaj? Zobaczcie, tu w tym miejscu, nie? Może niekoniecznie. Może, ha. Czy to w ogóle tu wpadnie jakkolwiek? O, there we go. Na przykład zrobić sobie po prostu takie... Okej, okay, przejście na drugą stronę. Ja by to poczyściłem, bo zakładam, że mogę i tak tylko jeszcze użyć, także... Poczyśćmy te kontenery najpierw. Damy ten na lewo. Żeby nam się nie mieszało. Dobrze, że to faktycznie jest taka, jest tak, że... Nie... Dajemy tego kontenera na jakieś miejsce, puszczamy i to nam automatycznie wpada, no nie? Bardzo fajne to jest, że tak jest to jest zrobione, moim zdaniem. Dobra, mogę stąd wyjść, dziękuję. Dobrze, no to teraz możemy przejść dalej. Bo nie ma już kontenerów. Okej, okay, dalej się chciałem dostać tam, ale zakładam, że tak się dostanę, więc... Weird. A! No tak. Dobrze, to jeszcze raz. O nie! No i spadłem. Co ja teraz mam zrobić ze sobą? Jak spadłem? Ja tu się wchodziłem na górę, to jest ten kotelek, który ja zrzuciłem. Boże. Dobra, tu mogę wejść. Nie za wiele mi to daje, mogę tutaj wejść. Też mi to nie za wiele daje. Gdzie są... Gdzie jest drabina w ogóle tutaj? Tu jest przejście, dobra. O, jest kolejny kontener. Czy jest ten, który ja rzuciłem? Nie, nie jest ten, który ja rzuciłem. No ale dobra, ale gdzie tutaj... O Boże. Co ja... Czy sobie zepsułem poziom właśnie? Halo? Ja chcę na górę przejść. Pomocy. To jest guzik? Nie. A nie, to po prostu jest światło, które pokazuje. O, czy to jest odpalone, czy nie. Jak wejść na górę z powrotem? Halo? Halo? Please help me? Brother, please help? Co ja tu widzę? Jak tam się dostać? Pewnie, nie wiem, kontenerem. Czy czymś. Jak tam się dostać? Halo? Halo, przepraszam bardzo, jak tam się dostać? No tu jest sekret. Nie, nie mogę na rogu tutaj przejść. Czyli może o to chodzi z tymi kontenerami, żeby użyć tego, żeby tu się dostać. O, dobra, wszedłem. Nice. I mamy znaleziony sekret. Plus 100 pancerza. Bardzo miło. No dobra, ale chcę się dostać na górę, to nie jest żart teraz w tym momencie. To naprawdę, to już przestało być śmieszne. Ja się muszę na górę dostać z powrotem. A naprawdę nie wiem jak, naprawdę nie wiem gdzie jest drabina, nie widzę jej nigdzie. Okej, okay, dobrze. To może gdzieś wcześniej. Może gdzieś wcześniej. To nie jest zabawne, to już przestało być zabawne. Tutaj jest drabina. Dobrze. Okej, okay. Jezus Maria, myślałem, że już sobie poziom zepsułem cały. Na szczęście nie, na szczęście okazało się, wszystko jest okej. Okay. Dobra, im mniej będę psuł, tym mniej będę wycinał z tego filmu, tym więcej będziemy mieli odkryte i odblokowane. Okej, okay, muszę tu jeszcze raz iść, nie spaść i muszę tego magnesu jeszcze raz użyć. Zagadki logiczne w Serious Samie, co? W ogóle machina jakaś w Serious Samie, co? To muszę wziąć. Chodź panie kontenerze, bo pan tu nie możesz być niestety. Idziesz pan tutaj. Benoc? I teraz się powinno podnieść, ale ten kontener jeszcze podniosę. Mogę? Nie mogę tego kontenera podnieść. Okej, okay, czyli tego niebieskie mogę podnosić. Dobra. Bo niebieskie są przesuwalne. Szare czy tam białe już nie. Nie wolno podnosić białych ani szarych. There we go. Operator. Dostałem osiągnięcie. My mamy zdrowie i pancerz. Super. Jeszcze możemy przejść, jeszcze tu jest pancerz dodatkowy, no i to wszystko tutaj. Znaczy pewnie nie wszystko, ale wszystko to udało mi się znaleźć. Ups. O, jest ta wieża tam, zobaczcie. No tak, musimy się skontaktować z Queen. Pamiętam, pamiętam. Tak, ja mi się bardzo podoba. Faktycznie ma taką, taką a la fabułę. Hello? Any survivors? Calvary's here. Oh, thank God. I thought I would never make it out of here.
These monsters killed my unit and trapped me in here. I tried to contact the local partisans, but they're too far and I... O, jest ten nowy! O. Okej, okay. To jest miniatura! Woo, fuck! To jest kolejny boss! Jeden z bossów w tej grze, co? Chłopie, ej! Ej, stary! Pogadajmy! Jezus Maria! Okej, okay, chłop jest piromanem takim już typowo! I ma lasery! Chłop, ma lasery! I takie, nie takie piu, 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 tylko ała! Tak typowo lasery! Tyle go było, ale Jezus, ekstremalnie niefajne, samo osiągnięcie. Okej, to wyglądało zajebiście. Oj, jest kolega z czwórki. Oj, kamikaze. A, tyle rzucałem kamikaze, ja nie jestem gotowy. To jest kolejna broń. To jest akać. To już, ma, już mamy, więc to dziwne, ale okej. Niech będzie. Fuck my life, Jezus Maria. To była, to jest kawał walki, powiem wam. To jest kawał walki. O, to było, co kolega tutaj jest? Trzeba go załatwić. Koledzy piromani, co? Nie wiem, czy tych drony najpierw, czy jego? Czemu te drony się bugują? Crow Team, proszę cię, Crow Team! Czy taka została wydana za szybko? Mam nadzieję, że nie. Teraz słyszę cleary. Ja go nie wiem, ale tu kolejny dron się zbugował. No cóż, zdarza się. To jest tylko gra, pamiętajmy, to jest tylko... Right, kolego. Dobrze, widzę, że je skończyliśmy. Jakie hedy! Woo! Au, au, au! Chłopie! Masz głowę w ogóle? Nie, się zbugowałeś w środku i nie wylecisz teraz. Masz głowę! Tak, po przeładowaniu, jak ja szybko po przeładowaniu strzelam. Co? Widzieliście to? Okej. Okay. Nie chciałem tu jeszcze wchodzić, ale okej, okay, niech będzie. Wow! Suka Briat. Hey, can you hear me? I can use a little help. Hello, comrades. Who is speaking? My name's Sam Stone. I'm heading towards Tunguska, but I'm afraid I forgot my travel brochure at home. Wait, Sam Stone himself? Holy shit, man! My name is Igor Ledo. Where are you exactly? I'm, not quite sure. Looks like an oil refinery. Wow, you're a long way from home. Listen, you need to get out of that refinery and head straight to the south. Me and my partisan squad can help you to reach Tunguska. We'll be waiting for you in a small village called Kalinovka. You can't miss it. Sounds great. Thanks, comrade. No problem, man. Hey, turn your phone on our channel just in case. Uh-oh. Sam się chował? O nie! Tak nie może... Jakie tu w ogóle są przejścia? Jakie cutsceny są zajebiste? Jak mi się to podoba? Dawaj Sam! Haha, super! Wow! Okej! Okay. Do niej wow, 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 wow! Co to jest? Aha, to jest bez głowy! Ja się zastanawiałem. Dobra, typie! Po tobie jest! A! To wiesz, że nie musimy mieć jakie ticy, żeby go rozwalić. Jak ja strzelam w przeładowaniu szybko, Jezus Maria, tylko muszę cały czas trzymać ten strzał, bo inaczej mi się resetuje, dobra. Woo! Boże, tak mi się tak podoba, te cutscenki w tej grze są niesamowite. To jest tak dobrze zrobione, animacje są lepsze niż w czwórce i to widać gołym okiem. Wow, tam coś pominąłem na 100%, trudno się mówi. Co mam w informacjach? Technopolip, helikopter. Helikopter, helikopter. A teraz, czy on jest paskudniejszy niż w czwórce? Chyba tak. Chyba jest. O Jezu, przejął helikopter, no niestety. Wskazówki SOS, dobrze, dobrze. Drakoński piroman, a to był spalacz. Huuu. Ma więcej zdrowia, dwa razy więcej zdrowia. Nieźle, Jezus Maria. To za chłop, to jest spalacz tak typowo, to jest piroman. Uff. Bardzo fajnie. Bardzo mi się chciało tam wrócić, no ale chyba nie będzie mi dane. Trudno, pominęliśmy coś, zdarza się. Co szybko tu wszedłem. Nie wiedziałem się od pani kasynka, której to myślałem, że będę musiał gdzieś pójść, a chciałem po prostu itemy z tego gościa zebrać, no i wyszło jak wyszło. Well, trudno. Okej. Okay. Czyli musimy płynąć dalej, zakładam.
Nalej w tej wodzie. O Jezu, nie! Nie! Nie, bo mnie jeszcze zmieli. Ale to tyle. Już się nie wrócę. Boże, czemu taka tak odcina nas? Halo. O, na dole są jakieś rzeczy, a to są przeciwników. To jest polipa, rzeczy są, okej. To są rzeczy z polipa. Dobrze, w porządku. Coś jeszcze możemy znaleźć. Oczywiście dźwięki bąbelków z pierwszego Siriusa ma. Oryginalnego, klasycznego. Czemu to nie jest na środku? Moje OCD faluje. Just had some unexpected guests. Oh, well, you'll be happy to know I have a great plan. I'll be happy when it works. Oh, a plan that works. Scrap Jack. I don't know why I'm being so hard on the guy. It's not like my plan doesn't make sense. To prawda w sumie. Ale hej, działają, nie? Sam także wiesz. Wow! I koniecznie muszę trzymać spust. Cały czas. Bo teraz puściłem na chwilę idę, nawalałem jak głupi. Ale dostałem od niego, ale to nieważne, przeżyliśmy to. Jest dwóch, tak? Czy jestem? Tak, jest dwóch. Tam jeszcze. Albo trzech? Nie jestem przekonany do końca. Tu się skończył, żeby mnie nie trafił. I tego nawalam w głowę. Dobrze, dobranoc panu. Mhm. Dobrze, pięknie. Puh. Nie było źle, nie było źle. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale nie było źle. Zobaczymy, może użyjemy tego zagięcia czasu gdzieś. Nie jestem przekonany, zobaczymy. Uuu. Co my tu mamy? Hello, dronie. The one infinite cannot be stopped. Humanity has failed. The processes are the future. Okej, okay, czy to oczywiście plakaty mentala, dzięki za drona. Dron się akurat zajebiście przyda. Fajny sekret, schowany w takim mega specyficznym miejscu, ale i tak ludzie mogliby go przegapić, gdyby nie patrzyli dookoła, także... No widzicie, widzicie, no. W każdą szczelinę trzeba patrzeć, zanim się wejdzie. Ha! Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tu byliśmy, tak, tak, tak. Tu na lewo, okej. Okay. W drugą stronę niż progres są sekrety i rzeczy do znalezienia, także... Dobra, ale tu i tak, tak się lupuje w jedno, także z tej strony tylko był sekret, tu możemy wskoczyć, gdzieś wejść. Co? Ops! Ja serio, nic tutaj nie ma, come on man. No takie idealne miejsce, żeby coś schować. Albo coś jest, ja o tym nie wiem. Tu jest pancerz schowany. Okej, okay, mamy 100 i 100, lecimy w takim razie. Do karabinu mamy sporo amunicji, także możemy z tego pokorzystać. Mhm. Jest i spalać. Tak? Taki jesteś? Kozak? Haha. On gdzieś ma głowę, a po prostu słaby punkt. To gdzie? A! To ja nie wiem, a mi przywalił teraz. A plecak to jest tego słaby punkt chyba. Miałoby to sens w sumie. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. O nie! To bardzo źle się teraz stało, że to się właśnie wydarzyło. Tak, to ma sens, bo dostałem komentarz, że to są dzieci tego Alturiana właśnie, co strzela tymi zielonymi kulkami. Wiecie, to ma dużo sensu, bo on tu właśnie z nimi przyszedł. I nawet się nazywają alturiańskie skoczki, nie? Więc to ma dużo, dużo sensu, że to są jego dzieci. Albo po prostu, nie wiem, offspringi, cokolwiek. Inna generacja jego. No nie wiem, albo o, to jest on niewyrośnięty. O my gy, ale teraz rozkminę złapałem. Możliwe. I to są po prostu kijanki, które ewoluują w Alduriany. Ale dostałem rozkminę. Wiem, one mają 3 nogi. Aldurian ma 4 ręce i 2 nogi. Ale wiecie, o co mi chodzi. O, pani Piemchano idzie. Dobranoc panu. Miałem te beczki jeszcze wybuchowe to użycia. Oczywiście ich nie użyłem, bo zapomniałem. Nie widziałem ich. Dopiero po walce je zauważyłem. Super, świetnie. Pam, 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 pam. Zdrowie przede wszystkim. No i co tu jeszcze może być? Coś tu jeszcze może być? Bardzo możliwe, tu w ogóle są jeszcze itemy z tych skoczków. O, miło, miło. Czy coś tu jest schowane? No coś pewnie jest schowane, ale gdzie? To ja nie mam zielonego pojęcia. Przecież te gry nie znam, gram na ślepo. Right, idziemy dalej w takim razie. Co? O, punkt umiejętności. Miło, miło, kolejne już. Ten nie jest schowany, jak widzicie. Jest kask, nie wiem czy on coś oznacza, nie wiem co to logo oznacza na nim. To jest łopata losowa, pewnie.
To są zdjęcia dalej, ale to się powtarzają te zdjęcia, dobra. Pół umiejętności, jak najbardziej pewnie, super. Nie mam żadnej nowej broni, co mnie bardzo niepokoi. Tak, zwiększę obrażenia, to masz mało zdrowia. To się nie zdarza, tak naprawdę, to się naprawdę nie zdarza. A jak masz taka karabin i strzelbę w obu rękach, byłoby spoko. Bo nie wiem, czy jakąś cięższą broń dostanę, bo na razie nie dostałem. Cały czas mam karabin właśnie i strzelby. Przyjadłoby w trakcie sprintu, co by to mają poczucie, na z prędkością daje też celowania. Takich wyższych dużych wrogach, to byłoby też spoko do zrobienia. Nigdy nie zrobiliśmy tego w czwórce. Im są więksi, tym mocniej padają. Siedzi w rogach, ujeżdżaj bykołaków i knułów. Używaj bykołaki wręcz. Zamak i tak dalej, okej. Ty możesz inicjować atak wręcz, zmienić dystans. Przeładowanie szybciej, dobra. Zmienię przeładowanie się szybciej, nie będzie to. Potem obszarówki, nie obrażeń, mi się wydaje, że to będzie całkiem spoko. F6 sobie walniemy po raz kolejny. To będzie cytat, to nie? F6 sobie walniemy. To będzie cytat z tego po prostu, z tej gry. I z tej serii. Oż ty w życiu! Oj! Dobra, on jest wytrzymały! Mimo wszystko. God damn! Co tu w ogóle mamy? Sprzęt? Tak, skakowany dron. Wysakowaliśmy sobie w czwórce. Misji pobocznej, jak pamiętacie. Także nie dziwota, że tutaj jest w sekrecie, a nie normalnie, bo byśmy byli takie... Co? To jest jakiś dron zhakowany? Skąd ten dron zhakowany? To jest coś nowego, który dodali dopiero w tej grze? Nie, było w czwórce, tylko w misji pobocznej. Nie wiem, czy w ogóle zrobiłem wszystkie misje poboczne w czwórce. I czy tu robię wszystkie misje poboczne? No, mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że tak, że nie muszę gdzieś, nie wiem, dookoła, ale żeby tu jakieś misje robić. Tylko a giant robotic chainsaw arm. Has four words that were meant to go together. To oczywiście, znaczy to nie jest idealnie ta sama piła, ale piła była też w Seriusowie drugim starciu. Dostawaliśmy ją na sam początek. Luke ma... I'm a lumberjack! To jest minigun! Hello, beautiful! To jest minigun. No i tu mamy faktycznie jakieś... Tu jest noga. Tu jest ramię. Będzie jakiś mech. Na to wychodzi. Czytajmy list, który oczywiście jest zajebiście długi. Żenia po raz kolejny. Dostaliśmy dzień złą wiadomość od głównego oficera do spraw bezpieczeństwa. Kończyła się amunicja, a wygromia nacierają w kierunku rafinerii od nabrzeża. Zdecydowaliśmy się wykorzystać stare sprzęt fabryczne do samoobrony i wtedy do mnie dotarło. Kiedy byłem dzieciakiem, uwielbiałem oglądać stare filmy o wielkich robotach walczących ze stworzeniami z oceanu. Nie wiem, jaki to był film. Chyba, że to filmy. Chyba, że to po prostu sobie wymyślili. I przypomniałem sobie o tych robotach towarowych, które kupiliśmy kilka lat temu z Włoch. Po trzech dniach ciężkiej pracy i odrobinie czarnej magii udało nam się wyposażyć je w kilka wrzutni rakiet, starych wrzutni rakiet, które konwój SOZ porzucił nam po drzwi. A jakby tego było mało, Max sugerował, żebyśmy przyspawali im drewnem przemysłowe pióro łańcuchowe. Nie mam pojęcia, skąd one się wzięły w rafinerii. Mają chyba co najmniej 200 lat. Są wielkie, niebezpieczne, ale działają, to się nazywa kawał dobrej roboty, starej dobrej roboty inżynieryjnej. Boże, to przeczytałem dziwnie. Niestety wszystkie modyfikacje zawierają mnóstwo energii, zużywają mnóstwo energii, a więc akumulatory wyładowują się bardzo szybko, a czas ładowania jest fatalny. Myślałem więc, niestety, musiałem więc niestety, nie wiem czytać, musiałem więc niestety zostać mojego meszka, a meszka, czyli mech, okej, okay. Fankarze konserwacyjny. Mam nadzieję, że nie skończył mu się bateria w najgorszym możliwym momencie żenia. Okej, czyli mamy informację, gdzie znajduje się mech, którego możemy zapewne użyć. Tak strzelam. Ja bym się nie obraził. Ja bym się absolutnie nie obraził. Wszystkie są jakieś łopaty. To jest też tekst, który bym chciał sobie przetłumaczyć. Akzena siódmego, co? I chwila, co siódmego? Ostatnia kofelta diasnus. Kwaad krewa surlode.
Zasad z fizyki. Coś jeszcze po lewej chyba walczy. Zastanawiam, jakie tam jest oczu? Shit! Co? Gdzie oni idą? Guys? Kurde, zauważyli mnie! Może coś, coś powiedzieli jeszcze? Fuck, trudno się mówi. Oooo! Okej! Okay. Charlie! Siema, stary! Oh shit! George! Kill him! Kill him! Dobrze! Woo! Ty nie miałeś szans przeżyć, a niestety, co jest stary, ale... Ale nie miałeś szans, żeby przeżyć. Jest i mech. Siemanko. Heavy machinery. With a chainsaw. I love Russia. Heavy machinery elevator. Heavy machinery garage. Okej, myślałem, że przetłumaczę coś innego, ale zapisać co to znaczy. Oh, hello, Dimitri. I would like to register complaint regarding vehicle maintenance at refinery. Vehicle batteries are lacking charge. And battery storage facility contains excessive amount of hostile alien life forms. However, as weather is reminiscent of the spring day and place I grew up, I have decided to walk to scientific research outpost to join EDF. Mhm. Dorosły arachnoid, Charlie, siemaneczko. Nieźle. O, ty Dimitri ma na wszystko skargi. Miej rację w tej czwórce, w tej misji pobocznej. Dimitri ma na wszystko po prostu. Skargi i ze wszystkim problemy, więc... Ja bym na jego miejscu się zastanowił, czy na pewno wypada tak wszystko dookoła narzekać na wszystko, no nie? Trzeba być pozytywnym. Ja staram się być pozytywny jak tylko mogę. Zawsze i wszędzie. Dlatego na YouTubie cały czas jestem. Aktualnie mamy subskrypcję 313, jak to nagrywam. Division 3... Nie, Division 303 jest, nie 313. Przegapiłem moją okazję, fuck! No ale hej! W 2020 miałem subów 14. Teraz mam 313, więc jakoś to do przodu idzie, no nie? Pomogło do przodu. Zakładam, że nic tu więcej nie ma, aczkolwiek mogę się mylić. Obadałem, przelukałem wszystko. Idziemy dalej w takim razie. Hello. Oh shit! Czemu idziemy w dół? Aha, my zjeżdżamy w dół. Myślałem, że się zmniejszamy. Okej, okay, hi guys! Moves like Jagger, I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger. Come here, come here. Woo, to było piękne, Jezus. Oni mi jeszcze nic nie zrobią. I tam tam. No i to ja rozumiem. Oż w tym życiu, to było coś. To by mi się bardzo podobało. Cześć Scrapjacki, wy mi już coś zabicie. Mi się bardzo nie podoba. Wy mi już coś zabicie. Wy to dalej nie macie podejścia do mnie, więc wiecie. Tu jest chłop starczy, czego trzeba rozwalić od razu. Mnie irytują takie osoby. Kamikaze też mogą mi coś zrobić, po prostu wybuchając obok mnie. Bardzo niefajne. Dobra, wy wypadł panowie. Ja mogę jeszcze spację kliknąć, tak jak w tamtym mechu? Chyba nie. Mogę dash zrobić, okej. Okay. I'm dashing through the snow. O Boże, świetna według Sirius sama. To jest to. Dobrze, ktoś jeszcze ma jakiś problem? No pytam się, ktoś ma jeszcze jakiś problem? He? He? To w ogóle niewymodelowane wszystko jest. O, wejdę w beczkę, to nie wybucham. Miło i przyjemnie w sumie. A to jest piękna ta piła, że aż sięga tam na dół? Ciekawe.
No to są wszystko kamikadze, więc nie mogę ich z piłą wziąć. Muszę przeładować. Sorry guys, muszę przeładować. Niech wszystko wybucha! Niech wszystko wybucha! Tak jest! Tych gości z tymi tarczami trzeba rozwalić jak najszybciej. Tu sobie przejdziemy. Au, 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 fuck, 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 fuck. No weź go rozwal! Jakie to są niecelne strasznie. Dobra, rozwalony. Mi się kończy zdrowie, ale mogę przejść przez nich po prostu tak. Że to nie jest problem. Jakie są słabe w tym mechu, strasznie. Chodź tu. Chodźcie tu. Głupi fan, po prostu głupi fan, nic więcej. Ten mech w ogóle dostaje obrażenia? Ciężko mi powiedzieć, tak szczerze. O, jest piękne. To jest, czy białek jest, nie, jest lepszy niż minigun, naprawdę. Chodź, Charlie, chodź! Chodź, zaproszą! Chodź! Chodź! Au, dostaję od czegoś. Od nich na przykład. To by się zgadzało. Ten mech w ogóle dostaje obrażenia, ale nie mam pojęcia. To zewetujemy na dole, na moje, zewetujemy na dole jest. Najpierw się nie wiem, czy mi się zmniejsza, czy nie. Aktualnie się zajebiście bawię, także... Mi to nie przeszkadza, absolutnie. Mi się wydaje, że mi się zmniejsza zewy, także... Powinienem, tak, najbardziej mi się zmniejsza, bo nie wiem działać, więc będę wytrzymały strasznie. Ale muszę uważać ogólnie z tym. Dobranoc panu. I tobie też, dobranoc. No, dobrze, okej. Okay. Cześć Polipie. Chcesz dostać ten z piły? Zabiję Polipa piłą! Zabiję Polipa piłą! Come on, come on, come on, zabiję go piłą, nice! Dobra, rozwalony. Okej, jestem mega szybki w ogóle. Nie, to jest przeciwników na tej mapie. Holy shit. Okej, coś nawala jeszcze do mnie. Poza oczywiście tą drobnicą. O, o. Nawala jeszcze do mnie chyba biomechanoid, nie jestem przekonany. Tak mi się wydaje, że biomechanoid, bo to równie dobrze może być Scrapjack. Ale mi się wydaje, że wolniej leciały te jego strzały niż Scrapjacka, także... Okej, ta piła jest spoko, ale nie na wszystko, no nie? O, dzięki stary, że mnie poszatkowałeś właśnie. Doceniam. Naprawdę doceniam. Au, 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 okej, okay, widzę cię. A może też kolegów do rozwalenia, także... Także no. Chodź, kamikadze. Chodź, zapraszam. Dobra. Nice. Chodź, Charlie. Chodź, chodź. Ojej. Piękne, piękne. Coś tu jeszcze jest gdzieś? Nie wiem, tam jest mechanoid, który chyba ściął, także okej, okay, niech sobie tam będzie. Te samochody mogę rozwalić w ogóle, są niezniszczalne. Niezniszczalne, dobrze. No to jedziemy, bo tego biomechana idę w takim razie. Coś tu jeszcze nawala do mnie. No, i tyle go było. Idziemy teraz tutaj. Atak! Dobrze, tędy przejdziemy oczywiście, tam jest kolejny biomechanoid. Chodź, chodź! No cóż, o, ale będzie zabawa teraz. Tą piłą, jeszcze możemy cały czas machać. Nie ma charge'u ta piła, tylko jest góra, dół, góra, dół. Oj panowie, oj panowie, oj oj oj, oj oj oj. Dzisiaj dobie będzie mięso z gnaja. Nie wiem jeszcze mięso z gnaja, może być interesujący wieczór. Zdecydowanie. Nice. Bardzo mało życia mi zjeżdżałem, to naprawdę. To jest piękne. O, przestałeś czekać, co? Ktoś się zaczął obijać. A ty miałeś umrzeć. Jak został rozwalony. Po chamsku. Po chamsku. Halo? O, cześć kolego. I ci nie ma. To jest szarża. Jest po nim. Ktoś tu jeszcze jest? Nawet nie wiem. Przejdźmy się dookoła, zobaczymy, może coś znajdziemy jeszcze dookoła tutaj. No, dawaj, charge'uj. Ktoś tu? A tu jest Scrapjack, hello! Mogę cię... Pięknie! Cześć panowie! Chodźcie, zapraszam, chodźcie, podejdźcie do mnie! Jezu, jaki to jest super! Oh. Żyć nie umieć, to jest na razie moja ulubiona sekcja na razie w tej grze. A potem nie w czwórce, były lepsze sekcje, zdecydowanie. Okej, okay, to był Scrapjack na lewo i w sumie nic więcej, trochę gnajów. Niekoniecznie musiałem iść w tą stronę, więc wiecie.
Chyba, że spacja nic nie robi, ani kontrol. Spacja w tysiącu ten, dawaliśmy dookoła siebie rakiety. Jaka połać terenu wielka! What? Ogromna połać terenu. A najlepiej stać w miejscu tym mechem, jeżeli strzelacie, chyba że dobrze nie kontrolujecie tak naprawdę. A przeładowujemy i nawalamy teraz biomechanoida. Pyk, 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 do widzów to się nie interesuje nawet. Dobra! Nie! No to jeszcze karykator, ja to widziałem. Jak cały czas klikacie myszkę, to macie ten górę-dół, a tak jak trzymacie myszkę, to macie tylko w górę. Taki protip wam dam. Dobra, panowie, chodźcie tu. Nie trzeba sobie obejrzenia, będę ich dawał z piły. Chyba tak, także będę ich nawalał po prostu z rakiet. Będzie bezpieczniej. Będę dostać głupich obrażeń, prawda? No i tego jeszcze wykończymy. Dobrze, dobrze, ty swoimi rakietami to możesz nawalać sobie, więc wiesz. To ci akurat nic nie da, wam też nie! Sir Sam jest wielki, zły i potężny. Macie absolutną rację co do tego. No to się świeci. To jest most, który mnie, w sumie bardziej rury, które mnie uniemożliwiają mi przejście dalej, także no niestety. Nie możemy tutaj tym mechem też skakać, także to tym bardziej nie możemy tego przeskoczyć. Tam jest przejście dalej, już aktywowałem w sumie ten znacznik, także chodźmy tam. A my nie mogę przeładować tych rakiet, to jest złe, bo na przykład mielibyśmy, nie wiem, 5, to musimy czekać. O, cześć Knumie! To jest tak duży jak ja! O, skurczybyk! Zabiję Knuma piłą mechaniczną! Yeah! Zazwaliłem go piłą mechaniczną, nice! Super! O, panowie, oj, 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 oj! Ojcik, 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 ojcik! Tyle was było, coś tu będzie jeszcze? W sumie przeszliśmy dalej, ale wątpię, że tu coś będzie. W mechu raczej sekretów nie będzie! Chociaż rzeczywiście mogę się mylić i oczywiście mogą być, także... Także hej, zobaczymy. Daddy's home! O, bateria mi się ładowała, o szkoda. Aż pół HP mi jest, ten nie spadło. No niestety. Niestety, ale było fajnie, dzięki panie mechu. Akurat ten mecha jest wyczerpany. Dobrze, że w ogóle pokazuje mi taką informację. To jest spoko akurat. Pewnie nie, to jest sekret w tej grze, to jest gdzieś strzelić, gdzieś coś zrobić, przełączyć, a niekoniecznie widzę co mógłbym przełączyć, bądź cokolwiek zmienić, także... Okej, okay, tu jest kolejny kolega niestety. Musimy go... wyjaśnić. Dobra. Coś jeszcze? Nie. No tak mało tych przeciwników strasznie. Co, wam się limit na poziom wyczerpał już? Crow Team? Już nie będziecie mieć więcej? Nie, no oczywiście, że mogę mieć więcej. Chociaż niekoniecznie, może silnik po prostu nie wytrzymał. W pewnym momencie, że okej, dobra, tylko jest za dużo. Musimy dać cokolwiek, żeby tutaj było, żeby nie było pusto. Dajmy tam biomechanoida i trzech tych. Niekoniecznie tak było, ale wiecie o co mi chodzi. To o, o! Fuck! Pająki! O! Cześć wam! Was jeszcze nie było! Jesteście teraz! Więc hello! A, widzicie? To, że z kontenera wyszli, mogło być nawiązanie do Siriusama dwójki. Bo tam też wychodzili z kontenerów. Dorosły Zubenhakrabiański pająk. Jezus Maria, cześć pająku. Fuj, jaka bad... Co to jest? Fuj. Fuj. Koniec poziomu, przetwarzanie. O Jezu, ten poziom też będziemy, ten odcinek będzie też około godziny. Jezus Maria, okej. Syberiada. Kolejny poziom się nazywa. Szacowany czas 35, czas gry 55. No to jestem ja. To jestem ja! Ja wszystko muszę zwiedzić. Ja wszystko muszę zwiedzić, no. Taki już jestem. Nie, nie, taki już jestem. No ale dobrze. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podoba. Zobaczymy, czy jest oczywiście cutscenka po tym, jak się załaduje. Zakładam, że tak, także mamy nawet staty, bo mam nową postać. Grałem kiedyś na perkusji kośćmi clearów. Mówię wam, uwielbiam perkusję. Gdzie są te niedźwiedzie bojowe, kiedy ich bardzo potrzebujemy? Niedźwiedzie bojowe? Nie było ich w dwójce? Może? Jesteśmy lodem pod stopami Mentala, on wkrótce się poślizgnie. Przydałoby się! Pamiętacie, towarzysze? Nie jest już u tego śniegu.
Póki co wreszcie czuję się jak w domu. To inny kraj, ale ten sam szajs z kosmosu. Tak jest. Okej, okay, no i tyle co to na dzisiaj. O, ten poziom mi się bardziej podobał. Pod względem cutscenek, pod względem tego co się działo, bardziej mi się podobał od pierwszego. Więc jak powinno być. Nie ma cutscenki, tak zapisujemy grę. Co mamy w opcjach, co? Opcje gry? Model gracza. Mogę zmienić model gracza! Dorosły CGA. Nice. Tu mamy blokadę, jak widzicie. Mamy stare skiny, które moglibyśmy wykorzystać sobie. W ogóle, czemu to jest tak mniej tak dziwnie ucięte? Nie wiem. Ale okej, okay, czyli chodzi o po prostu, że mamy skin. Okej. Seria YouTube. Pyk. Okej, okay. No i panie i panowie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Zapraszam za kolejne odcinki z Sirius Sam Siberian Mayhem. Trzymajcie się. Pa, pa.